To nie ma 40 milionów Polaków. No a prawie, no już tak, tutaj ksiądz był, bywa, a już to miesza. Panie profesorze, ale dobrze, telefon. Ale jedna jeszcze sprawa tylko taka. Przemilcza się różne rzeczy z Węgier. Jego gospodarka, chciałbym potem powiedzieć o tym, że tam potem postawiono pod sąd ministra za szpiegostwo wobec Panie Rosji. Profesorze, rozszerzamy naszą formułę, czyli rozmawiamy ze słuchaczami, z telewidzami. Mamy telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kogo witamy? Andrzej z Kutna. Panie Andrzeju. Tylko takie krótkie pytanie do pana profesora, żeby powtórzył te godziny obchodów 11 listopada. Marszu. Bo nie usłyszałem. Marszu tam przy świętej. Tak jest. Dziękuję uprzejmie z Panem Bogiem. Panem Bogiem, dziękuję, Andrzeju. Bardzo się cieszę, dziękujemy. Bo warto to powtórzyć, więc szczególnie 11 listopada o godzinie 13:30 msza za ojczyznę w warszawskim kościele świętej Barbary, róg Nowogrodzkiej i Wspólnej. A półtorej godziny później o godzinie 15 na Placu Konstytucji zaczyna się początek Marszu Niepodległości. 15 godzina i do wszystkich apeluję o jak najszerszy dzień święto patriotyczne, a więc pracujemy dla ojczyzny, tak mówię, nie mówię górnolotnie, ale tak to powinno być, ale też i świętujemy daty, bohaterów, wydarzenia, które są. Panie profesorze, kolejny telefon, myślę, że już mamy połączenie. Proszę bardzo. Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Edmund z Gdańska. Witamy, proszę bardzo. Witam ojca prowadzącego i pana profesora. Panie profesorze, już pan powiedział częściowo to, o co chciałbym prosić, ale trzeba chyba mocniej jednak zaapelować do całej opcji prawicowej, żeby po pierwsze się łączyła, po drugie, żeby te komitety, tak jak na Węgrzech, zaczęły powstawać. Niestety chyba Kaczyński do tego nie dopuści. Musimy to jakoś inaczej zrobić. Nie wiem jak. Nie wiem, kto miałby się tym zająć, ale coś trzeba zrobić, bo inaczej to będziemy przegrywać 7., 8. i 10. wybory i nic się nie zmieni. No, ta kampania, pan mówi bardzo delikatnie, ale ona była tragiczna. No Kaczyński pokazywał... Panie Edmundzie, ale wie pan, temat jest, nie omawiamy tutaj kampanii PiS-u czy jakiejś innej partii, mówimy bardziej szerszy temat jest, minęły miesiące. Natomiast ja uważam, że każda partia powinna rozmawiać o swoich problemach w swoich kuluarach, że tak powiem, natomiast nie dyskutować tak jak teraz byśmy tutaj chcieli różne telefony, bo wie pan wie, kim my jesteśmy. Jesteśmy tutaj w telewizji Trwam, jest gość. No pan profesor, a ja pana Edmunda, ja nie wiem, czy pan nie jest z Platformy Obywatelskiej, prawda? Może pan być tak samo z Platformy, ale wszystko jest możliwe. No i może pan być działaczem Platformy i tutaj nam temat wrzucać, że tak powiem, na siłę. Tak, Radio Maryja ma szczególną pozycję. Przede wszystkim powinno być też w wielkim stopniu mediującym między różnymi środowiskami, pomagać politycznymi, pomagać w łączeniu, to ja uważam. I ja nie chciałbym tutaj więc wypowiadać zbyt ostrych opinii, które często mam w mózgu na pewne tematy. Zapowiadam natomiast, że przygotowuję się do uruchomienia w internecie swego blogu, gdzie będę hasał. Tam będzie pan dyskutował, rozmawiał i tak dalej. I wyłącznie na moją odpowiedzialność. Bo tutaj w wypowiedziach to musiałbym też, wypowiadając się bardzo ostro w różnych sprawach, to jest w moim naturze. Ja nie jestem rzecznikiem Radia Maryja, ale Radia Maryja jest dla Polski muszę z tym... i dla Kościoła. I chcę służyć dlatego Polsce i Kościołowi. A my mamy taką polską tendencję. A Radio Maryja jest poza tym śledzone bardzo dokładnie. Mamy taką polską, nie wiem, czy to jest taka cecha trochę, ale to jest takie coś, jak ktoś się potknie, no to jeszcze mu tam, prawda... Natomiast a propos tego, czy są jakieś. Ja widzę pewne bardzo pozytywne objawy takiego ożywienia. Jeszcze to trochę za mało, jeszcze jest spóźnione. Ja apelowałam o stworzenie ruchu na rzecz Czwartej Rzeczpospolitej już na początku rządów PiS-u. Gdyby wtedy zrobiono, było co innego. Powstał z rok temu ruch na rzecz Lecha Kaczyńskiego, cześć ku czci Lecha Kaczyńskiego. I ja muszę powiedzieć, że spotkałem się w szeregu miejscach
ze znakomitymi wręcz, nie partyjniakami, a wierzącymi w Polskę, patriotami. No na przykład profesor Jacek Kurzępa, socjolog w Gorzowie i Zielonej Górze, który stworzył znakomity sztab wyborczy. I druga rzecz, kluby Gazety Polskiej. Byłem zaskoczony, byłem w paru nas, na 47 spotkań, to było z paręnaście klubów. Ale to jest zawsze kropla w morzu. Ale coś się zaczęło, to jest ponad 200 klubów. To jeszcze nie jest 10 tysięcy, ale się zaczęło. Mamy telefon, bardzo prosimy, Telewizja Trwam, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica. Patrzę na ojca, patrzę na pana profesora. No i usłyszałem ten telefon. Ja może bym się też przed chwilą z Gdańska bym się tyle ustosunkował, tak jak ojciec mówi, jak pan profesor. Ale jeszcze jedno. My przez to, to jest ta najlepsza mediacja, jeżeli chcemy pokazać no po prostu w tej komunikacji, w tej rozmowie, komunikacja, to jest środek społecznego komunikowania, radio, telewizja i takie powinny być media. Powinniśmy komunikować, to znaczy w tym dopuszczamy do głosu różnych ludzi i szukamy prawdy. Szukamy, dopytujemy się, to jest ta debata. Komunikacja zakłada debatę, to jest następny już może etap. Czy jedno na drugie, to są jakieś synonimy to w pewnym znaczeniu także. Jest debata, jest ktoś mający wiedzę dużą, dużo wiedzy jest i inni dopowiadają. I myślę, że trzeba być bardzo otwarty, mieć umysł, żeby chcieć przyjąć, ale równocześnie trzeba zobaczyć całą sytuację. Całą sytuację zawsze zobaczyć. Nie możemy, bo ktoś ma ideę już tylko tak, to znaczy ma ciasny umysł. Sytuacja jaka jest, jak ona jest skomplikowana. Ja dzisiaj czytałem w nocy chociażby taki artykuł pana redaktora Reszczyńskiego. I on mówi o tych manipulacjach, o tych dezintegracjach i tak dalej. Według, tutaj cytuję Volkoffa dużo, to pan profesor też mówił nieraz o tym, Władimir Volkoff. No właśnie, to jest wszystko, to jest złożone i my dajemy szansę, dziękujemy Panu Bogu, że jest taka szansa i takie radio, w którym się dobijamy do prawdy. Ja bym się bardzo bał stawać po jakiejkolwiek, czy tu, czy tam i tak dalej. To róbcie, a tam to róbcie. Na pewno trzeba poznawać, trzeba mieć wiedzę coraz większą, prawda? Trzeba mieć coraz większą wiedzę. Trzeba szukać, trzeba się modlić. Trzeba tu potrzeba też ogromnej modlitwy, bo tu potrzeba łaski Bożej też. Tu trzeba darów Ducha Świętego. Tu nie należy wykluczać działania złego. On też będzie, on wszystko będzie robił, żeby nas wyprowadzić, za przeproszeniem, w pole. Żeby nas podzielił. Diabeł zawsze dzielił. Prawda? Divide et impera. Żeby nas nie podzielił. I szukajmy. Są różne. No szukajmy. I miejmy bardzo szeroko otwarte oczy, uszy, umysły i trzeba się nauczyć wyciągać też wnioski. No, myślę, że Radio Maria daje wielką szansę na takim właśnie, na to, to już jest mediacja, jeżeli my szukamy prawdy. Prawda? A ta prawda, ona jest... To trzeba dużo się natruć, żeby prawdę poznać. Jak na przykład trzeba poznać prawdę o drugim człowieku, to co się mówi? Jest takie przysłowie. Trzeba beczkę soli zjeść, żeby kogoś poznać. I jeszcze się pomyli. Ile to czasu trzeba, żeby zjadł beczkę soli? Wyobraźmy sobie. No. I jeszcze się pomyli, prawda? Tak samo, bo człowiek to brzmi różnie. Człowiek do wszystkiego jest zdolny, ale jeszcze po grzechu pierworodnym to nie jest wolny zupełnie. Nie jest wolny od tego, żeby były wpływy na niego przeróżne. Sytuacja jest trudna. Dlaczego? Między innymi my wzywamy do modlitwy.
Proszę bardzo, na Węgrzech co było? Najpierw było, a potem było działanie. Proszę popatrzeć, jak właśnie Orban, jaki on jest chrześcijański. Węgrzy przyjechali do Częstochowy, jak kończyli swoją prezydencję, prawda? Do Częstochowy. Węgrzy wzięli obraz Częstochowy, otrzymali i prowadzili ten obraz od parlamentu do katedry przez Budapeszt. Wielką procesję zrobili. Oczywiście do Częstochowy nie pojechali przedstawiciele naszego rządu wtedy chyba, jak oni byli. Czyli z kim się wiązali? Z Panem Bogiem, z Matką Najświętszą. I tak zbudowali. Ale to nie była tylko modlitwa, to było też działanie. Dlatego działanie też musi być. Nie może mówić, prawda, że się coś nie da zrobić. Bardzo często ludzie nie da się nic zrobić. Albo leniwi siedzą w domu. Powiedzieć, gdzieś jakaś inicjatywa jest, jakiś profesor, coś ciekawego, coś i ładować te umysły, prawda? Tu trzeba, prawda? No, przepraszam bardzo. To tyle. Proszę Ojca, życzę siły do tego dialogu, do tej komunikacji, po to, żeby poszło do komunii. Z komunikacji komunia, czyli zjednoczenie w prawdzie i miłości. Wokół prawdy, ale w miłości. I to jest takie budowanie ojczyzny. To nie jest proste. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo.